Cześć i witam was w serii, o którą chyba najczęściej pytacie. Czyli jak już sam tytuł filmu zdradził, jak i gdzie. Tym razem na celownik naszych łuków bierzemy Iwarę. Ja kroję bogatych i biednym daję. Bierze 8%. Tak wam się wydaje. Dzięki swojej pasywce wyczuwa ona wszystkich wrogów w zasięgu 20 metrów, co oznacza, że zostaną oni wszyscy oznaczeni na waszej minimapie. Pierwsza umiejętność aktywna to Kołczan. Naciskając tego skilla wybieramy pomiędzy 4 strzałami, każda z nich ma zupełnie inny efekt. Przytrzymując tę umiejętność wystrzelimy strzałę, którą mamy aktualnie wybraną. A do wyboru mamy ukrywającą, która tworzy nieruchomą strefę, do której kiedy wejdziemy my lub nasi sojusznicy, stajemy się niewidzialni. Następna to strzała z liną, która tworzy linę, po której możemy się swobodnie wspinać. Jestem hardcore. Strzała z wabikiem to przynęta na przeciwników. Przyciąga wszystkich wrogów w zasięgu swoim dźwiękiem o wysokiej częstotliwości. Ostatnia strzała, którą mamy do dyspozycji z Kołczanu, to usypiająca. I jak sama nazwa mówi, usypiamy przeciwnika na krótki czas. Tę umiejętność możemy ulepszyć dwoma augmentami. Pierwszy to wzmocniony Kołczan. Dzięki niemu linka wytworzona przez Iwarę zapewnia 100% więcej obrażeń krytycznych naszym sojusznikom. Oczywiście w momencie, kiedy na niej stoją. Poza tym też strzała ukrywająca zapobiega nałożeniu efektu statusowego. Drugie wzmocnienie dla tej umiejętności to trójsiła. Wystrzelimy 3 strzały z Kołczanu, zabiera nam to jednak więcej energii. Druga umiejętność aktywna to nawigator. Przejmujemy kontrolę nad jakimkolwiek pociskiem wystrzelonym przez Iwarę. Dzięki temu możemy ze spokojem naprowadzić ten pocisk na cel. Przenikliwy nawigator to augment dla tej umiejętności. Każde trafienie zwiększa naszą szansę na obrażenia krytyczne o 10%. Możemy tak zestakować maksymalnie do 50%. Poza tym też pocisk otrzymuje przebicie na wylot. Trzecia, czyli kolejna umiejętność aktywna to grabież. Stajemy się niewidoczni i powoli przemieszczamy się do przodu. Jak patrzę tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Po drodze możemy okradać niczego niespodziewających się nieprzyjaciół z dodatkową szansą na łup. Poza tym też w stanie tym otrzymujemy bonus do obrażeń strzałem w głowę. Tę umiejętność możemy wzmocnić modyfikacją infiltracja. Możemy bez problemu przejść przez laserowe bariery, czyli zabezpieczenia naszych przeciwników na mapie. Poza tym, kiedy to zrobimy, otrzymujemy premię do szybkości ruchu. Ostatnia umiejętność aktywna, czyli Ultimate Iwary, to łuk Artemidy. Przywołujemy łuk, którym możemy wysyłać salwę strzał. Broń ta, jak każda inna, może być standardowo ulepszana modyfikacjami. Augment dla umiejętności łuk Artemidy to skoncentrowana strzała. Tym razem wystrzeliwujemy jedną strzałę. Jednak kiedy trafimy w głowę przeciwnika, mamy 50% szansy na obrażenia krytyczne oraz pocisk eksploduje, rażąc pobliskich wrogów. Modyfikacja ta usuwa też efekt przebicia na wylot. I to tyle, jeśli chodzi o umiejętności i arsenał tego frame'a. Omawiane augmenty do zdobycia w syndykacie katach Cefalon Suda oraz sekwencja Perin. Jedynie augment trójsiła dla pierwszej umiejętności do zdobycia u Tenshina na jakimkolwiek przekaźniku lub w ofercie Gwiezdnego Szlaku. Przejdźmy teraz do tego, co sprawia najwięcej problemów oraz niechęci do wytworzenia tego frame'a. Mowa tu oczywiście sposób, gdzie zdobywamy Iwarę. Główny schemat oraz wszystkie komponenty to nagroda za uwielbianą misję infiltracja. O nie! Jesteśmy zgubieni! Gdyby tego było mało, szanse na otrzymanie jakąkolwiek z tych części mamy dopiero w momencie, kiedy wykonamy rotację C, czyli zhakujemy i wyciągniemy dane ze wszystkich 3 punktów na mapie. I w zależności na jaką misję pójdziemy, to znaczy jakie levele tam panują, taka część do Iwary może nam dropnąć. I po kolei. Levele 1-15 to systemy. Poziom 16-25 to powłoka. Poziomy powyżej 26 to neuroptyka oraz główny schemat. Musicie się też uzbroić w cierpliwość przy dropieniu tego frame'a, ponieważ szanse na te części też nie są zbyt wysokie. Systemy to 9%, powłoka 5,6%, a neuroptyka i główny schemat to 7,5%. Podrzucam wam też teraz tabelkę, w jakich misjach, gdzie możecie znaleźć jaką część dla tego frame'a. Możecie sobie tutaj wybrać na spokojnie, czy wolicie infiltrację na Greener, czy też Korpus. Z całego serca jednak odradzam infiltrację na Lua, ponieważ raz, że zajmie wam sporo czasu, dwa, że jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o ukończenie tej misji. A co do infiltracji,
stacji, to wiadomo, najlepiej żebyśmy ukończyli je jak najszybciej oraz nie wykryci. I tutaj mam dla was kilka wskazówek. Po pierwsze, jakim frame'em najlepiej zabrać się za infiltrację? I tutaj mam dla was trzy propozycje. Pierwszą będzie Ash. Dzięki swojej pierwszej umiejętności, czyli shuriken, możemy po cichu niszczyć kamery oraz zabijać strażników. Jego druga umiejętność ukryje nas na krótki czas. A dzięki trzeciej umiejętności teleport doskakujemy do przeciwnika. Drugi frame to Wukong i to tak naprawdę tylko dzięki jednej umiejętności jest on tam naprawdę przydatny. Chodzi o drugiego skilla, czyli kroczący pośród chmur. Dzięki tej umiejętności szybko i swobodnie latamy po mapie. Poza tym też jesteśmy niewidoczni dla nieprzyjaciół, oślepiamy ich oraz kiedy wlecimy w ten sposób w lasery, nie wykryją nas. A co za tym idzie, nie załączą alarmów. Trzecia propozycja i mój osobisty faworyt to Loki. Po pierwsze, dzięki swojej drugiej umiejętności niewidzialność. Myślę, że nie ma co tutaj tłumaczyć. Druga sprawa to taka, że można nim wytworzyć wabik za pomocą pierwszej umiejętności, a następnie dzięki trzeciej umiejętności zamienić się miejscami właśnie z tym wabikiem. Dzięki czemu możemy w ten sposób pokonywać długie odległości nafaszerowane pułapkami i przeszkodami. I to tyle jeśli chodzi o frame'y. Jednak jeśli chodzi jeszcze o samo hakowanie, to również mam dla was kilka wskazówek. Ponieważ może nie umiecie, nie lubicie, albo zostaną wam ostatnie 3 sekundy, żeby zhakować punkt. W tym przypadku macie kilka opcji. Pierwsza z nich bardzo oczywista to szyfratory. Schematy na nie kupujemy na rynku. Pamiętajcie tylko, że kiedy już je wytworzycie, musicie je wyposażyć w waszym sprzęcie. Druga opcja to automatyczny włam, czyli modyfikacja dla waszego parazonu. Tutaj musicie wiedzieć, że jest to jednak tylko 30% szansy na to, że hakowanie automatycznie zakończy się sukcesem. A skoro przy parazonie i hakowaniu jesteśmy, polecam również modyfikację bez śladu. Po każdym udanym hakowaniu znikamy na 15 sekund. Trzecia opcja to wyposażyć naszego frame'a w umiejętność przenikliwość. Tego skilla wstrzykujemy za pomocą helmita na naszym statku. Dzięki temu po odpaleniu tej umiejętności następne hakowanie zakończy się sukcesem. I to tyle jeśli chodzi o frame'a i Vara. Jakie macie przemyślenia co do tego pancerza? Jestem też bardzo ciekaw, jakie macie sposoby na infiltrację. Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.